Twoja odległość od domu wynosi 5 km, gdy zaczynasz iść w kierunku dokładnie do niego przeciwnym. W poniższej tabeli W oznacza liczbę przebytych przez Ciebie kilometrów, a D oznacza odległość, w jakiej znajdujesz się od domu w kilometrach. Zależność pomiędzy tymi dwiema zmiennymi można przedstawić za pomocą następującego równania. D równa się W dodać 5. Na poniższym wykresie zaznacz dwa punkty, które oznaczają odległość od domu, jeśli przejdziesz 6 km i 10 km. No dobrze, czyli ta zależność jest taka, że odległość od domu to jest odległość, jaką przejdę, plus 5, dlatego że jak zaczynam iść, to jestem 5 km od domu i oddalam się. No i tutaj w tabeli jest kilka wartości, że jak w jest równe 0, to d jest równe 5, jak w jest równe 1, to d jest równe 6 i tak dalej, jak w jest równe 3, to d jest równe 8. A teraz pytają nas o to, ile będzie równe d, jak w będzie 6, czyli jak przejdziemy 6 km, to jak daleko będziemy od domu. Jeżeli przejdziemy 6, a jak zaczynaliśmy, to byliśmy w odległości 5 km od domu, no to razem będzie 11. 6 plus 5 to będzie 11, to jest za W, musimy podstawić 6. Czyli ten pierwszy punkt będzie miał współrzędne 6, W jest równe 6, a D jest równe 11. A ten drugi punkt, czyli wtedy, kiedy odejdziemy 10 km od tego punktu, z którego wystartowaliśmy, no to będziemy... 15 km od domu, bo w będzie równe 10, to d będzie równe 15, czyli tak, w ma być równe 10, tutaj jest w równe 10, a d musi być równe 15. Sprawdźmy, czy to się zgadza. Zgadza się.